Miałam wrażenie, że moje życie właśnie przeszło przez wielką bramę nieznanej przygody, kiedy rozpoczęłam pracę w nowej firmie. Nazywam się Alicja, a pierwszy dzień w mojej nowej roli jako asystentki zarządu w prestiżowej korporacji zapowiadał się jako przełomowy moment w mojej karierze. Jednak już od samego początku wiedziałam, że to będzie niezwykle trudne zadanie, zwłaszcza mając na uwadze reputację mojego szefa, Piotra. Kiedy przekroczyłam próg nowoczesnego budynku, od razu poczułam się przytłoczona jego ogromem. Wszystko wydawało się być na najwyższym poziomie, od eleganckiego wystroju wnętrz po wyrafinowany personel. Wiedziałam, że będzie to miejsce, w którym będę musiała dać z siebie wszystko. Moje pierwsze kroki zaprowadziły mnie do biura, które miało stać się moim drugim domem na kolejne miesiące. Złapałam głęboki oddech i przekroczyłam próg drzwi. Tam spotkałam Piotra po raz pierwszy. Był to wyjątkowy moment, który wzbudził we mnie mieszankę emocji, zdenerwowanie, niepewność i determinację. Piotr, ubrany w elegancki garnitur, siedział za biurkiem, skupiając się nad dokumentami. Kiedy wszedłem do jego gabinetu, spojrzał na mnie z intensywnym spojrzeniem. Widziałam w jego oczach wymagający blask, który mówił mi, że praca tutaj będzie stanowiła wyzwanie. Nazywam się Alicja, przedstawiłam się, stawiając pierwszy krok w kierunku mojego nowego życia zawodowego. Piotr spojrzał na mnie przez chwilę, jakby oceniał moje kompetencje tylko spojrzeniem. Wreszcie skinął głową i wypowiedział kilka słów, które zadecydowały o mojej przyszłości. Witaj, Alicjo. To miejsce wymaga od ciebie doskonałości. Będę oczekiwał absolutnego zaangażowania i profesjonalizmu. Te słowa były dla mnie jak dzwonek na rozpoczęcie wyścigu. Wiedziałam, że przed moją pracą stoi wiele wyzwań i stawiłam czoła temu zdecydowaniem. Pierwsze dni były trudne, ale pełne determinacji. Piotr zaczął mnie wprowadzać w tajniki pracy w firmie, wytyczając jej rygory. Codziennie stawałam przed nowymi wyzwaniami i trudnościami, ale to właśnie one napędzały mnie do jeszcze większego zaangażowania. W miarę jak dni mijały, zaczęłam zdawać sobie sprawę, że Piotr to nie tylko wymagający szef, ale również człowiek o skomplikowanej osobowości. Jego wybuchy gniewu i trudny charakter sprawiały, że nie było to miejsce dla słabych ducha. Jednak walczyłam z każdym wyzwaniem, starając się udowodnić, że jestem godna tej pracy. Mój pierwszy miesiąc w nowej firmie minął, a ja czułam, że staję się coraz bardziej niezastąpioną częścią zespołu. Jednak nigdy nie przypuszczałam, że najtrudniejsza próba jeszcze przede mną. Ultimatum, jakie Piotr postawił mi w tym czasie, zmieniło moje życie i popchnęło mnie do podjęcia decyzji, która odmieniła moją przyszłość. Pierwsze miesiące w nowej pracy były jak wciągający thriller psychologiczny, w którym główną rolę odgrywał mój szef, Piotr. Od samego początku zdawałam sobie sprawę, że nie będzie to łatwa praca. Piotr słynął z surowości i wyjątkowo wysokich wymagań, a ja zawsze dążyłam do tego, by sprostać wszelkim wyzwaniom. Jednak już wkrótce po rozpoczęciu pracy zaczęłam dostrzegać, że zachowanie Piotra przekracza granice normy. Jego wybuchy gniewu były jak gwałtowne burze, które potrafiły nadejść znikąd. Często wystarczyło najmniejsze niedoprecyzowanie w mojej pracy, by rozpoczęła się jego fala krytyki. Zacząłem odczuwać niepokój i napięcie na myśl o każdym spotkaniu z Piotrem. Jego obelżywe komentarze były jak jadowite strzały, które przeszywały mnie na wylot. Czułam się jak na ostrzu noża, balansując między chęcią spełnienia jego oczekiwań a obawą przed kolejnym wybuchem jego agresji. Nieraz zdarzało się, że Piotr krytykował mnie w obecności innych pracowników, co stawiało mnie w niezręcznym i upokarzającym położeniu. Jego słowa trafiały jak strzała prosto w moje poczucie wartości i pewność siebie. Z biegiem czasu zaczęłam rozumieć, że nie jestem jedyną osobą, która padła ofiarą jego niekontrolowanych emocji. Inni pracownicy również cierpieli na jego zachowanie, ale nieliczni odważyli się coś z tym zrobić. Atmosfera w firmie stawała się toksyczna, a ja zaczęłam zastanawiać się nad sensownością dalszego trwania w tym miejscu. Mój niepokój wzmógł się, kiedy dowiedziałam się o przypadkach mobbingu i nadużyć ze strony Piotra wobec innych pracowników. Opowieści te były przerażające, a jednocześnie uświadomiły mi, że nie mogę pozostać obojętna na to, co się dzieje wokół mnie. Jednak długo zastanawiałam się, czy powinnam podjąć jakiekolwiek kroki. Obawiałam się reakcji Piotra i konsekwencji, jakie mogłybym ponieść. Jednak to, co wydarzyło się w kolejnych miesiącach, zmieniło moje życie na zawsze i postawiło mnie przed trudnym wyborem, który zaważył na mojej przyszłości. To było dniem, który zmienił moje życie na zawsze.
Pewnego wieczoru, wracając z jednego ze spotkań, poczułam, że coś jest nie tak. Byłam zaniepokojona, gdyż zauważyłam, że Piotr, mój surowy szef, wydawał się być wyjątkowo niespokojny. Kiedy doszłam do drzwi jego gabinetu, wiedziałam, że nie jestem w stanie przewidzieć, co się stanie dalej. Musimy o czymś porozmawiać, Alicjo, powiedział spokojnie, unosząc wzrok spod sterty dokumentów na swoim biurku. Jego spokojny ton i wyraz twarzy były niepokojące, a ja czułam, że zbliża się coś, czego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Przeszłam przez próg jego gabinetu, a drzwi za mną zamknęły się z charakterystycznym dźwiękiem. W momencie tym moje serce zaczęło bić coraz szybciej, a w głowie krążyły mi myśli o tym, co właśnie się wydarzy. Piotr usiadł za swoim biurkiem, patrząc na mnie intensywnym spojrzeniem, które przeszywało mnie jak promienie słońca przez chmurę. Kiedy zamknął drzwi gabinetu, zdałam sobie sprawę, że jestem sama w zamkniętym pomieszczeniu z Piotrem. Wszystko wydało mi się jeszcze bardziej surrealistyczne i przerażające. Piotr położył dłonie na biurku przed sobą i kontemplacyjnie spojrzał na nie. Jego twarz była niewzruszona, a oczy wypełnione chłodnym błyskiem. Alicjo, zaczął, wydobywając każdą sylabę zimnym tonem, albo będziesz z mną sypiać, albo tracisz pracę. Te słowa obrosły we mnie początkowym szokiem. Czułam, że ziemia znika spod moich stóp, a serce zamarło na chwilę. To, co usłyszałam, było absolutnie niewiarygodne. W mojej głowie narastała fala myśli, próbując zrozumieć, co właśnie usłyszałam. Piotr nadal na mnie patrzył, oczekując na moją reakcję. Jego słowa wisiały w powietrzu jak ciężki dym, a ja czułam, jak presja rośnie. Wydawało się, że minuty przeciągają się w nieskończoność. Wiedziałam, że muszę coś powiedzieć, muszę podjąć decyzję. Jednak moja myśl była wciąż zamrożona w miejscu. Wreszcie, z głębokim westchnięciem, spojrzałam Piotrowi prosto w oczy i odpowiedziałam. Piotrze, to jest absolutnie niedopuszczalne. Nie mogę zgodzić się na coś takiego. Kropka. Jego reakcja była natychmiastowa. Wybuchł gniewem, a jego twarz zaczęła czerwienić się ze złości. Poczułam, że jestem w ogromnym niebezpieczeństwie, ale jednocześnie wiedziałam, że muszę bronić swojej godności i moralności. To ultimatum postawiło mnie w skrajnie trudnej sytuacji, ale jedno było pewne, musiałam znaleźć inną opcję, musiałam podjąć walkę o swoje wartości i uczciwość, nawet jeśli oznaczało to konfrontację z niebezpiecznym szefem, który zagrażał mojej przyszłości zawodowej. To, co Piotr właśnie postawił mi do wyboru, było jak cios w moje przekonania i wartości. Było to ultimatum, które wstrząsnęło moim życiem i zmusiło mnie do skonfrontowania się z moralnym dylematem, który wydawał się absolutnie niewłaściwy. Wiedziałam, że to, co Piotr proponuje, jest niemoralne, nieetyczne i wbrew wszelkim zasadom uczciwości. Jednak jednocześnie wiedziałam, że utrata tej pracy mogłaby zrujnować moją karierę i przyszłość zawodową. Pracowałam tutaj bardzo ciężko, aby zdobyć to stanowisko i znałam rygory tej korporacji. Strata tej pozycji mogła się odbić na mnie negatywnie i skomplikować moje dalsze poszukiwania pracy. W mojej głowie rodziła się myśl, że muszę znaleźć inne wyjście. To ultimatum postawiło mnie przed niezwykle trudnym dylematem moralnym. Musiałam wyważyć wagę własnych zasad i godności z przyszłością zawodową. Byłam zagubiona, bo nie wiedziałam, jakie kroki podjąć. Przez kilka dni toczyłam wewnętrzną walkę, która trawiła mnie niczym ogień. Wiedziałam, że muszę coś zrobić, muszę podjąć decyzję, ale jednocześnie nie wiedziałam, jak się zachować w obliczu tak dramatycznego wyboru. Nie chciałam ulegać naciskom Piotra, nie chciałam pozostawić swojej godności na przegranej pozycji, ale równocześnie nie chciałam stracić pracy, na którą ciężko pracowałam. Codziennie stawałam przed lustrem, spoglądając na swoje odbicie, próbując znaleźć odpowiedzi. Czy mogłam zignorować to, co Piotr zaproponował? Czy mogłam pozostać bierna w obliczu tak niegodziwego żądania? Czułam się jak na rozdrożu, gdzie każda decyzja mogła skierować mnie na zupełnie inną ścieżkę. Jednak moja wewnętrzna walka była napędzana determinacją i przekonaniem, że muszę znaleźć inną opcję. Nie mogłam pozwolić, aby to, co się wydarzyło, zniszczyło moje przekonania i poczucie wartości. Musiałam znaleźć odwagę, aby walczyć o swoje przekonania i godność. Tymczasem w mojej głowie rodził się plan. Wiedziałam, że muszę podjąć kroki, które pozwolą mi obronić siebie i innych przed niesprawiedliwością. Musiałam znaleźć sojuszników i dowody, które pomogą mi stanąć do walki z Piotrem i jego bezwzględnym zachowaniem.
To była wewnętrzna walka, która przygotowywała mnie do kolejnych trudnych kroków, które miały nadejść. Moja decyzja odrzucenia niebezpiecznego ultimatum Piotra była nie tylko wyrazem moich zasad i godności, ale także początkiem mojej walki o sprawiedliwość i uczciwość w miejscu pracy. Wiedziałam, że nie mogę pozostać bierna wobec jego niewłaściwego zachowania, ale jednocześnie potrzebowałam sojusznika, kto pomógłby mi stawić czoła temu problemowi. Dlatego w końcu postanowiłam podjąć kroki w kierunku rozmowy z Anną, żoną Piotra. Wiedziałam, że to może być ryzykowne, ale czułam, że muszę jej powiedzieć prawdę o tym, co dzieje się w jej małżeństwie. Wybraliśmy dyskretny kawiarniany zakątek miasta jako miejsce naszego spotkania. Kiedy zobaczyłam Annę przekraczającą próg kawiarni, zauważyłam, że jest zaskoczona moją obecnością. Miała w oczach mieszankę zdziwienia i niepewności, ale zdecydowanie była gotowa posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Usiadłyśmy naprzeciw siebie, a atmosfera wokół nas była napięta. Anna, muszę z tobą o czymś poważnym porozmawiać, powiedziałam spokojnie, stawiając pierwszy krok w stronę naszej rozmowy. Annę ogarnął chwilowy dyskomfort, ale zdecydowała się na dalszą konwersację. Rozdział 8. Spotkanie z Anną. Gdy opowiedziałam Annie o ultimatum, jakie postawił mi Piotr, widziałam, że jej reakcja była mieszanką zdziwienia, zaniepokojenia i gniewu. Jej wyraz twarzy uległ zmianie od początkowego szoku do determinacji. Nie mogę w to uwierzyć, Alicjo, powiedziała z głosem pełnym empatii. Jestem ci ogromnie wdzięczna, że podzieliłaś się tym ze mną. To, co robi mój mąż, jest absolutnie nie do przyjęcia. Anna zrozumiała, że jej małżonek zachowuje się nieodpowiednio, a jego zachowanie narusza nie tylko moje poczucie godności, ale także jej zaufanie. To spotkanie było początkiem naszej współpracy w walce z bezwzględnym i nieetycznym postępowaniem Piotra. Nasza rozmowa trwała wiele godzin, podczas których Anna opowiedziała mi o wielu innych przypadkach nadużyć, jakie popełnił Piotr w przeszłości. Okazało się, że jest wiele innych ofiar jego niewłaściwego zachowania w firmie. Nasze sojusz było nie tylko próbą obrony naszych wartości, ale także ochrony innych pracowników przed jego manipulacjami. Anna i ja postanowiłyśmy działać razem, zbierając dowody na działania Piotra i starając się stawić mu czoła. Jej determinacja i wsparcie stały się nieocenionym atutem w walce z nieetycznym zachowaniem jej własnego męża i bezwzględnym szefem. To spotkanie z Anną dało mi nadzieję na lepszą przyszłość, ale jednocześnie stanowiło tylko początek długiej i trudnej drogi do sprawiedliwości. Spotkanie z Anną było punktem zwrotnym w mojej walce przeciwko nieetycznemu i nieodpowiedniemu zachowaniu Piotra, mojego surowego szefa. Razem postanowiłyśmy działać, by raz na zawsze położyć kres jego działaniom. Nasze cele były jasne, Anna chciała pozyskać dowody na niewłaściwe zachowanie Piotra, aby móc stawić mu czoła w rozwodzie, a ja musiałam utrzymać swoją pracę i chronić siebie przed represjami ze strony szefa. Pierwszym krokiem w naszym planie było zbieranie dowodów. Anna wiedziała, że potrzebujemy twardych faktów, aby przekonać sąd o niewłaściwym zachowaniu Piotra. Rozpoczęła więc dokładne badanie historii firmy, przepytywała innych pracowników i gromadziła dokumenty oraz świadectwa, które potwierdzały nadużycia dokonywane przez Piotra. Jednocześnie ja musiałam być niezwykle ostrożna w mojej pracy. Wiedziałam, że Piotr mógł być teraz bardziej wyczulony na moje działania i próby ujawnienia jego niewłaściwego zachowania. Musiałam pracować tak, aby nie wzbudzać jego podejrzeń, jednocześnie zbierając informacje na temat jego nadużyć. Notatki, e-maile i zapisy z rozmów stawały się moim narzędziem w tej trudnej grze. W międzyczasie Anna skontaktowała się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych i nadużyciach w miejscu pracy. Nasz prawnik pomógł nam opracować strategię, która pozwoliłaby nam skutecznie stawić czoła Piotrowi w sądzie. Miało to być naszą broń w walce o sprawiedliwość. Plan działania obejmował również konieczność przekonania innych pracowników do współpracy. Wiedzieliśmy, że Piotr miał wpływy i stosował manipulacje, aby utrzymać swoją pozycję w firmie. Jednak stopniowo, dzięki naszym działaniom, inni pracownicy zaczęli ujawniać swoje doświadczenia i obawy związane z jego zachowaniem. To budowało naszą pozycję i wskazywało na to, że nie byliśmy sami w walce. Nasz plan był ambitny, ale jednocześnie niezbędny. Wiedzieliśmy, że musimy działać razem, aby przeciwstawić się nieetycznemu szefowi i jego nadużyciom. Nasza walka stała się walką o sprawiedliwość i ochronę innych pracowników przed jego działaniami. To była długa i trudna droga,
ale byłyśmy gotowe i zdeterminowane, aby pójść na całość i zapewnić sobie i innym bezpieczne i godne miejsce pracy. Nasza walka przeciwko Piotrowi nabrała tempa, gdy zaczęłyśmy odkrywać coraz więcej brudnych tajemnic i nieetycznych działań naszego surowego szefa. To było jak odkrywanie ukrytego labiryntu pełnego skomplikowanych intryg i manipulacji. W miarę jak Anna i ja zbliżałyśmy się do swojego celu, okazywało się, że Piotr miał na sumieniu znacznie więcej niż się spodziewałyśmy. Nasze dochodzenie ujawniło, że nie tylko ja byłam ofiarą jego wykorzystywania, ale również wiele innych kobiet w firmie. Historie te były przerażające i wstrząsające. Dowiedziałyśmy się o przypadkach molestowania, nękania seksualnego i wykorzystywania władzy, które naruszały podstawowe prawa pracowników. To były traumatyczne doświadczenia, które pozostawiły głębokie ślady na psychice tych kobiet. Nasza determinacja rosła w miarę odkrywania tych zbrodni. Wiedziałyśmy, że musimy działać szybko i skutecznie, aby przeciwstawić się Piotrowi i zapewnić sprawiedliwość ofiarom jego działań. Nasz prawnik był naszym niezawodnym sojusznikiem w przygotowaniu materiałów dowodowych i opracowaniu strategii prawnej. Jednak równocześnie musiałam nadal utrzymywać swoją pozycję w firmie. Grałam na dwa fronty, starając się chronić siebie przed represjami ze strony Piotra i jednocześnie wspierając Anię w jej działaniach prawnych. Było to niezwykle trudne zadanie, które wymagało ode mnie dużo elastyczności i umiejętności ukrywania moich intencji. Nasza walka toczyła się zarówno w kancelarii prawnej, jak i wewnątrz korporacji. Odkrywanie brudnych tajemnic Piotra stawiało nas przed ciągłymi zagrożeniami, ale jednocześnie nasza determinacja rosła. Wiedziałyśmy, że to jest walka o sprawiedliwość nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich innych ofiar jego działań. Byłyśmy gotowe poświęcić wiele, aby osiągnąć nasz cel i doprowadzić go przed sąd. Nasza walka przeciwko Piotrowi osiągnęła swój szczyt, kiedy dzięki naszej współpracy i zebranym dowodom udało się odsunąć go od zarządzania firmą i doprowadzić go przed sąd. To był punkt kulminacyjny naszej długotrwałej batalii, która pokazała, że zawsze istnieje inna opcja niż uleganie nieodpowiednim żądaniom. Proces sądowy był niesamowicie trudny i stresujący zarówno dla nas, jak i dla ofiar Piotra. Jednak dzięki determinacji i twardym dowodom, które zebraliśmy, udało się udowodnić jego winę. Świadectwa innych pracowników, dokumenty oraz nasze osobiste zeznania stały się niezbitymi dowodami na jego nieodpowiednie zachowanie. Podczas procesu okazało się, że Piotr był częścią szerszej intrygi w firmie. Dowiedzieliśmy się, że miał sojuszników i współpracowników, którzy pomagali mu ukrywać jego nadużycia i manipulacje. To odkrycie pokazało nam, jak zakorzenione były te problemy w korporacyjnej kulturze. Dzięki naszej determinacji i zaangażowaniu udało się zmienić ten stan rzeczy. Piotr został zdyskwalifikowany jako szef firmy, a jego reputacja została zniszczona. To była nasza wygrana, ale także wygrana wszystkich ofiar jego działań, które teraz mogły poczuć, że dostąpiły sprawiedliwości. Nasza walka przypomniała, że zawsze istnieje inna opcja niż uleganie naciskom i nadużyciom w miejscu pracy. Możemy walczyć o nasze wartości, godność i sprawiedliwość. Nasza historia była dowodem na to, że wspólnie możemy zmieniać rzeczywistość i chronić innych przed szkodliwymi działaniami osób władających. Była to historia o odwadze, wytrwałości i triumfie nad nieetycznymi zachowaniami. Po zakończeniu procesu sądowego, życie zaczęło powoli wracać do normy. Piotr został pozbawiony władzy i odpowiedzialności w firmie, a nasza walka przeciwko jego nieodpowiedniemu zachowaniu zyskała szeroką uwagę mediów. To sprawiło, że firma była zmuszona dokładnie przejrzeć swoje zasady i procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo i godność swoich pracowników. Dla Anny i mnie to były trudne, ale jednocześnie satysfakcjonujące chwile. Wspólnie przeszłyśmy przez ogromne wyzwania i pokonałyśmy niebezpieczną intrygę, która rozgrywała się w naszej firmie. Nasza walka była symbolem tego, że można stawić czoła niesprawiedliwości i nadużyciom w miejscu pracy. Nasza historia stała się inspiracją dla innych pracowników, którzy również postanowili walczyć o swoje prawa i godność. Firma zaczęła wprowadzać szkolenia i programy prewencji nadużyć, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych sytuacji. To było nasze zwycięstwo, nasz wkład w poprawę środowiska pracy. Dla mnie osobiście ta historia była przypomnieniem o sile determinacji i odwagi. Nauczyła mnie, że zawsze istnieje inna opcja niż uleganie naciskom i nadużyciom. Była to także nauka, że wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej niż samotnie. Po pewnym czasie postanowiłam odejść z tej firmy i rozpocząć nowy rozdział w mojej karierze.
To był dla mnie trudny, ale konieczny krok, aby zacząć od nowa i kontynuować rozwijanie się zawodowo. Nasza historia była przede wszystkim historią o tym, że warto walczyć o swoje wartości i godność, niezależnie od trudności i przeciwności losu. Była to historia o odważnych krokach, o sojuszach, odkrywaniu prawdy i o zwycięstwie nad niesprawiedliwością. To była historia, która na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako dowód na to, że zawsze istnieje inna opcja i że warto walczyć o to, co właściwe i sprawiedliwe.